Kiedy dowiedziałam się, kto tańczy, a to całkiem było niedawno, ponieważ ja jako sędzia też nie drążę dużo wcześniej, bo nawet nie chcę wiedzieć, kto tańczy. Przyznaję, że byłam bardzo zaskoczona, bo podobno on jeszcze pół roku temu nie chodził, czyli nie miał nogi i uczył się chodzić. Więc myślę, że trochę mi szczęka opada, że on tańczy. Oczywiście zobaczymy jak. Prawdziwy ninja warrior. Kilka dni po amputacji nogi po tragicznym wypadku na motocyklu. Cała Polska ruszyła mu z pomocą, a on zaczął przygotowania do paraolimpiady. Trener personalny Sylwester Wilk i Hania Dudziewicz. Nie wiem, czy sobie świetnie radzi, czy nie, ale jeśli tańczy, no to w ogóle jest to szokujące, ale ja cieszę się, że takie osoby jak on biorą udział w takim programie, ponieważ proszę mi wierzyć, że jest bardzo dużo osób, które kiedy ulegają jakiemuś czy wypadkowi, czy coś się z nimi dzieje złego, bardzo często się poddają, leżą w domu i płaczą, przysłowiowo. A on w takim razie pokazuje, że nie dość, że chodzi, to jeszcze tańczy. Więc taka siła jest w człowieku. Myślę, że naprawdę wiele osób, właśnie on natchnie innych, żeby coś ze sobą zrobili, żeby zaczęli żyć. No i to jest chyba znowu kolejna piękna sprawa w tej edycji. Będzie to wzruszające, myślę. No i też chyba wyjątkowo trudne zadanie dla Hani Dudziewicz. Znając Hanię, myślę, że stawia mu bardzo wysoko poprzeczkę, bo Hania jest naprawdę świetną nauczycielką, bardzo wymagającą, ale coś czuję, że i on wcale nie chce, żeby tą poprzeczkę mu opuszczać. Nie wiem, ja go nie znam jeszcze, ale też czuję, że on też chce, to jest chyba taki, jak się mówi, wojownik, on idzie do przodu. Myślę, że on wcale by nie chciał, żeby Hania mu dawała taryfę ulgową, więc może być ciekawie.